Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat 70. odcinka serii Skibidi Toilet. Dlaczego jeszcze się nie pojawił, kiedy będzie i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz zapraszam do oglądania. Więc od wydania ostatniego epizodu minęło już naprawdę całkiem sporo czasu. No i tak, od Dafuk-Booma oczywiście otrzymaliśmy tak zwane ogłoszenie, gdzie ten nam napisał, że pierwsza część 70. odcinka nie pojawi się szybciej niż 13-14 właśnie stycznia. No i generalnie na moment, jak ja to nagrywam, to jest już 16. No i nadal nie otrzymaliśmy jeszcze epizodu. No i tak, oczywiście wiemy, że będzie to jeden z bardziej takich, można powiedzieć, intensywniejszych epizodów, czyli będzie się tam bardzo dużo działo, jak i przy okazji będzie to jeden z ważniejszych epizodów. No i oczywiście, moi drodzy, no to wiemy, że po 70. odcinku pojawi się właśnie seria nieco szybciej, będzie się pojawiała. Także myślę, że całkiem fajnie. Wiemy również, że właśnie 70. odcinek będzie podzielony na części, ale no w sumie to nam za dużo nie daje, bo może mieć on 2-3 części, no tego niestety nie wiemy. Więc przechodzimy do pierwszej takiej rzeczy, co jest z tym epizodem. Także generalnie, moi drodzy, no to osobiście wydaje mi się, że epizod już jest skończony. Zapewne zapytacie się dlaczego, a najdokładniej zazwyczaj, kiedy epizod jeszcze nie jest skończony, to po wejściu sobie oczywiście w tak zwany profil Dafuk-Booma na Discordzie, no to widzimy, że ten jest w programie Source Filmmaker. No i muszę wam powiedzieć, że ani dzisiaj, ani dnia wczorajszego, czyli 15, ten ani razu nie był w Source Filmmakerze, co oznacza, że epizod jest już najprawdopodobniej skończony, tylko nie wiadomo dokładnie dlaczego jeszcze ten nie jest wstawiony. No i tak, no nie jest on w Source Filmmakerze, no i nie pracuje on już nad epizodem, także no osobiście wydaje mi się, że całość może się już pojawić, co nie? No i tak, mamy przy okazji podpowiedź właściciela serwera, a najdokładniej tak zwany ziomeczek jeden napisał do właściciela, czyli Nightmare'a, żeby zapytał się Dafuka, gdzie jest epizod, ponieważ jest już troszeczkę późno. No i ten napisał, że już niedługo zobaczysz, kiedy będzie i nie chce ci psuć nie spodzianki. Także możliwe, że to też jest jakiegoś rodzaju zapowiedź tego, że epizod będzie już wkrótce, tylko że wkrótce nie wiadomo dokładnie oznacza właśnie kiedy, co nie? Ponieważ oficjalnej daty jak na razie no nie otrzymaliśmy, dowiedzieliśmy się, że no całość nie pojawi się szybciej niż 13-14, ale jest już oczywiście 16, a my nadal nie mamy totalnie właśnie nic odnośnie daty. Ponieważ oczywiście mamy tak zwane spoilery, które już też wam niejednokrotnie pokazywałem, no i ostatnio na właśnie stronie Dafuk-Booma, co w sumie nawet pisałem na karcie społeczności, otrzymaliśmy coś takiego, czyli właśnie spoiler z po prostu tym Titan TV Manem, który jest zdenerwowany i przy okazji mamy dopisek spoiler Skibidi Toilet 70 part 1. No i w sumie jest to już, można by powiedzieć, że coś, co widzieliśmy, tak szczerze, chyba mi się wydaje, że tak. No i widzimy tym bardziej, że ten ma tutaj zdenerwowane ekraniki też właśnie po bokach, na ramieniach. No i to w sumie tyle. Nic takiego jakże mega nowego nam ten przeciek nie daje, który pojawił się oczywiście na stronie i pojawił się on na stronie już też całkiem spory czas temu. No i zazwyczaj tak myślę, że jeden dzień od wstawienia czegoś na stronę, epizod powinien być gotowy. A jak się okazuje, no to jeszcze go nie ma wstawionego. No całość jest dość dziwna i no generalnie oczywiście wydaje mi się, że całość powinna się pojawić już dosłownie zaraz. Zaraz, co to oznacza? No w sumie może się całość pojawić właśnie o praktycznie każdej godzinie w każdym momencie, bo jak już mówiłem, epizod jest najprawdopodobniej już właśnie skończony, no i może się to pojawić dosłownie, nie wiem, gdzieś w nocy, czyli na przykład, nie wiem, możemy nagle o drugiej otrzymać właśnie ten epizod, może się to pojawić gdzieś na przykład w dzień, co nie, czyli gdzieś na przykład 10, gdzieś 15, gdzieś coś takiego, tylko że no na moment, jak ja to nagrywam, jest właśnie godzina 16, a my nie mamy właśnie nic takiego, także osobiście wydaje mi się, że takie najbliższe daty możliwe wydania to jest gdzieś około godziny właśnie 18, coś takiego, 18, no jakoś 18. Później bym się bardziej spodziewał już gdzieś po 20, czyli na przykład jakoś 22, coś takiego. A jeżeli nie, no to gdzieś w nocy. No i generalnie, jeżeli dzisiaj nie otrzymamy tego epizodu, to totalnie nie wiem, co jest grane. Ponieważ, no jak już mówiłem, Dafuk-Boom nie jest od praktycznie 2 dni w Source Filmmakerze, co oznacza, że no raczej już całość jest skończona i w sumie
sumie, jeżeli ten, ewentualnie no może dodawać tam jakieś mini efekty w innych programach, ale wszystko jeżeli chodzi o Source Filmmakera raczej jest już skończone. Także cóż, teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. No w sumie to czekamy już mega dużo, bo jakby nie patrzeć jest już 16, a ostatni epizod był 29 chyba? Więc czekamy już prawie 20 dni na nowy epizod. No, ale wydaje mi się, że naprawdę będzie warto i cały ten czas właśnie czekania się mniej więcej zrekompensuje. Oczywiście o spoilerach już też myślę, że większość osób wie. Tutaj nie ma już co właśnie na ten temat mówić, bo dzisiaj bardziej rozmawiamy na temat właśnie tej daty. Także data pozostaje nam w sumie nieznana, bo nie mamy żadnej oficjalnej informacji, jeśli chodzi o datę wydania. Natomiast, moi drodzy, no możemy tylko i wyłącznie spekulować. Tak jak już mówiłem, no skoro Dafuk nie jest już w programie, to raczej całość powinna być już niedługo. Także to dobrze akurat. Wydaje mi się, że jak najbardziej spoko i zobaczymy dokładnie, co będzie w tym epizodzie, bo oczywiście wczoraj nie było odcinka, dlatego że już myślałem, że się pojawi oczywiście, co nie? No i generalnie, moi drodzy, no to cóż, wyszło jak wyszło, co nie? Stało się tak, że generalnie, no nie wyszedł ten epizod, a chciałem do was zrobić już reakcję, no i dlatego nie było wczoraj filmu. Także, podsumowując ten film, mamy nowy spoiler na stronie, który jest już od wczoraj i w sumie za dużo nam to nie daje, bo jest tam już Titan TV menu, którego widzieliśmy. Mamy przy okazji, no, właśnie domysły odnośnie wstawienia tego epizodu, że może być to dziś, może być to jutro, tak naprawdę może być to, nie wiem, kiedykolwiek. No i zapewne godzinę, bądź też pół godziny przed całym epizodem na kanale Skibidi Spoilers pojawi się właśnie jakiegoś rodzaju zapowiedź, że na przykład za 30 minut albo za godzinę i tam zostanie wstawiony jakiś dodatkowy obrazek czy coś takiego. Ale jak na razie wydaje mi się, że to się nie dzieje i na razie chyba nie nastąpi, bo Dafuk Boom jest niedostępny na Discordzie. No a zazwyczaj kiedy ten coś wstawia, to albo jest aktywny, albo ma ustawiony status zaraz wracam. Także no, teraz w sumie czekamy. Zobaczymy dokładnie jak to będzie. No i to by było na tyle w sumie, nie? Mam nadzieję, że całość będzie już wreszcie dzisiaj, bo myślę, że tak samo jak ja, to w większości z was też nie może się doczekać nowego epizodu. No i co? Jak będziemy mieli jakieś nowe info odnośnie daty czy czegokolwiek takiego, to na karcie społeczności was o tym poinformuję, tak jak z tym ostatnim spoilerem. No ja teraz idę czekać i zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najszybciej się to pojawi i co? Trzymajcie się, piąteczka dla was, yo!